Samochodzik załadowałem. No słuchajcie, nie była policja, była straż miejska, był mój kolega, którego znam kupę lat. Ale ciekawostka, mam Jeepa na pace. Ho, 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 i zaraz przy rozładunku wam go pokażę. Co to jest za Jeep? Taki Jeep, mówię wam. Jeep, który koło Jeepa nie stał. Takie moje zdanie jest. Wiecie, znacie mnie. Ja mam Land Rovera Discovery pierwszej generacji V8 w benzynie. Jakie mam podejście odnośnie elektrycznych samochodów, ekologicznych samochodów, ekonomicznych samochodów i tak dalej, i tak dalej. Lecimy do dźwigu i pokażę wam, jak to wygląda. No i mamy naszego Jeepa. Jak się to czyta? Renegade, jak się to czyta? Renegade, czy jakoś tam? Piszcie tam w komentarzach. Jak się czyta to? Po polsku mi napiszcie. Tak to wygląda. To jest Jeep. A co najciekawsze, ten Jeep ma pod spodem. I już wam to pokazuję. Dawaj do góry z nim. Nie marzy Sylwek, tylko do góry z tym klamotem. Ale krzywo idzie strasznie. Tułek mu siedzi, tak dziwnie wyważony ten samochód. W ogóle nie jest wyważony. Straszniasty jest pod tym względem, naprawdę. Jest tak krzywo. Zobaczcie, jak ja mam trawek mocno przesunięty, bardzo. Rzadko to się zdarza. Strasznie źle wyważone auto. To muszę od razu stwierdzić. Wiem, bo parę tysięcy już to na haku miałem, także wiem, co mówię. Opony jak to na Jeepa przystało? Normalne letnie. To jest, słuchajcie, nie oszukujmy się. To nie jest samochód terenowy. To jest samochód miejski. Jak, nie wiem, Dacia Logan, Duster, czy co tam takiego. Zobaczcie, jak wie, jak nie obraca auto. Ja tego nie obracam, on się samo tak obraca. Kurde. Chyba nie ponagrywamy, słuchajcie. To wam pokażę, o co chodzi. Zobaczcie, ten Jeep. I teraz to macie zagadkę ode mnie. Macie tutaj widoczne zdjęcie. I czego wam tutaj brakuje w tym Jeepie? Słuchajcie, bo to jest Jeep. Piszcie mi w komentarzach, czego brakuje temu Jeepowi jemu i ją. Ja to, no już widziałem to wcześniej, ale mówię. No dobra, no trzeba się dostosować do rynku. Nieważne, piszcie w komentarzach. Ja wracam do warsztatu. Odpocząć sobie.